Hej ho, witajcie z powrotem przy kolejnym odcinku. Zagrajmy w The Legend of Zelda Ocarina of Time. Okej. Powiedziałbym, ludziki, że pójdziemy teraz do przedostatniego pokoju świątynnego. Do pokoju ducha. Zobaczmy, co tutaj nas oczekuje. I najlepiej zdejmę buty Olimpu. Zdejmę moje kapcie. Bo tylko zabierają mi czas. Tutaj najwyraźniej musimy zbierać monety, znowu. Okej, potrzebuję... bomb. A chyba przed finałem będę musiał jeszcze raz stąd wyjść i kupić sobie nowe przedmioty. No zdychaj! In your face! Musimy te statuły przesunąć, żeby mieć tutaj większy... Żeby te kolce, takie gwiazdowe kolce jakby, miały więcej ruchu, żebyśmy mogli tam się dostać bez obrażeń. Przynajmniej tak podejrzewam, że to tak to pomyśleli. Całkiem ciekawy pomysł, szczerze powiedziawszy. Okej, tutaj załatwione, jeszcze zostały dwie. Może raz zrobimy tak? Czy będziemy szybcy? Czy będziemy... Nie, tak! Jestem mega szybki i wściekły. Niedługo znowu ma powstać nowa część tego filmu. I chyba jeszcze więcej, ma chyba jeszcze 5 części wyjść. No cóż, ja od szóstki nie oglądam, bo szóstka mi się tak bardzo nie podobała. Dla mnie już nie miała tego, co miała piątka, dwójka i jedynka, te moje ulubione części. No, niestety tego już nie miała i nie interesuje mnie to już tak naprawdę. Może po prostu mnie ten uniwersum nie interesuje już tak jak kiedyś. Szybcy i wściekli kiedyś mi się podobali, a teraz... Znaczy te stare części, druga, piąta nadal mi się podobają, ale są już dla mnie... No może po prostu... Nie powiem, że z tego wyrosłem, bo to głupota. Jako nawet, że z kreskówek nie można tak naprawdę wyrosnąć, jedynie... To nie ma nic wspólnego z wiekiem, jedynie z nastawieniem do różnych rzeczy swoim własnym. No cóż, więc... Raczej po prostu już mi się... No sam się, ja się zmieniłem, powiedzmy tak. Moje zainteresowania się zmieniły. Może ta trafi? Dawaj! Oh yeah! Jak tu od razu wystarczy tylko popatrzeć na pokój i wiecie już, co trzeba zrobić. To jest po prostu... genialne. To jest to, co trzeba mieć. Nie czekaj. Czekaj, chcę coś spróbować. Trafić? Nie, to niestety... O tym nie pomyśleli. Że światłami... że strzałami światła można też zapalić to słońce. Bam! Fałszywe? Fałszywy alarm? Okej. Więc... O nie! Tylko nie to! Holy hell! Hell no! Dobra, tu jeszcze raz. Trochę czasu pomarnować możemy, w końcu to jest przedostatni odcinek. Ale poprzedni odcinek wyszedł strasznie długi, prawda? Nie spodziewałem się, że taki długi będzie. No cóż, nie mam na co naczekać. Ostatni odcinek też będzie długi, a ten raczej taki bardziej krótkawy. Jak dobrze, że tego nie musimy robić od nowa. Bo w sumie już prawie przeszliśmy ten drugi pokój i przeszlibyśmy do końca. Znikać. To naprawdę mogłyby być takie pokemony. Zbieram pokemony, będę ich największym mistrzem. Bam! A jest tu więcej słońc. Oczywiście, że trafiam tylko te, które nie są... Zapomniałem o nim znowu! Zapomniałem, dlaczego tutaj stąd wypadłem. Moja pamięć jest genialna. Teraz znowu jakiś mały gnojek napisze mi: "Ej, nie umiesz grać! To dlaczego nagrywasz obciach?" i tak dalej. Dostałem przedwczoraj taki komentarz od jakiegoś... Nie wiem, co to za człowiek. Pierwszy raz chyba widział Zagrajmy i nie wie, że to tak naprawdę chodzi o komentarz. Ale trzeba też powiedzieć, że oglądał jeden z moich pierwszych filmów z 2013 roku. Bo moje filmy od 2011 do 2013 były okropne, z komentarzy i tak dalej. Są ludzie, którym to się podoba. Czy może aż tak jednak złe nie są, ale moim zdaniem są to strasznie niedobre filmy. Z nich zadowolony nie jestem, ale są całkiem... Można je oglądać, powiedzmy tak. Części Harry'ego Pottera na przykład, Star Warsy i tak dalej.
Są w porządku, może być, ale nie jestem z nich dumny jakoś wielce. To nic dziwnego, że mu się to nie podobało, ale cóż, zbeształem go. Lubię takich. Bo to w sumie, to nie jest hejt. Taki człowiek nie jest tak zwanym hejterem. To jest po prostu człowiek, który coś tam się nie spodobało. Dobra, ale były wyzwiska w moim kierunku, więc może jednak hejter, ale no cóż. I tak sobie lubię taki luź jaja robić. Nie wyskakuje ta ręka teraz. Czekaj, pewnie ta ręka wyskakuje tylko wtedy, kiedy nie to słońce trafi, prawda? Zapewne tak jest. A, patrz no, Gandalfie. To zielone góry, o których mówiłeś. Tutaj wszystkie itemy, które zdobyliśmy podczas naszej wyprawy, jeszcze raz trzeba będzie użyć. W tym zamku takie fajne połączenie wszystkiego i niczego. Hej! Duchowa bariera zdjęta. Pośpiesz się, mały. Muszę powiedzieć, że każdy mędrzec jest fajną postacią. Nie znowu! Nigdy więcej. Jeszcze tylko jeden pokój i będę mógł się pożegnać z teleportacją. Ostatnie drzwi są tutaj na dole. Ale co to będzie za świątynia? W końcu nie mieliśmy tylu świątyń, w których mieliśmy zadania do zrobienia. Co to jest? Czy to świątynia czasu? Wątpię. To nie może być. Panie i panowie, to świątynia światła, która była planowana jako szósta świątynia. Szósta, mam rację? Tak, była planowana jako szósta. Mamy tutaj medalion świetlny i mamy też tutaj piosenkę światła, ale mają zawsze coś wspólnego ze świątynią czasu, która nie była pod ziemiami, gdzie tylko wchodziliśmy po prostu i nie mieliśmy żadnych wrogów i tak dalej. Ale była planowana na początku też szósta świątynia, świątynia światła. I wpakowali te rzeczy do świątyni czasu. Pomyśleli sobie, że to całkiem fajne. O, potrzebuję naprawdę oka prawdy, serio. Okej. Niech będzie bez nerwów, kotku. A to ty! Teraz będzie zgaduj zgadula. Który z was to ciemna kula? Let's go, zgaduj zgadula. O, wiedziałem, że tak będzie. Która z nich jest prawdziwa, ale nie wiadomo która. Pewnie żadna. Strzały! O, 5 strzał. Może się jeszcze przyda tutaj. Może nie będę musiał wcale stąd wychodzić. Jak dobrze, że mam wróżki, będę się mógł leczyć. Oczywiście, zawsze to samo. Oczywiście, że dopiero ta ostatnia, którą wybiorę, będzie tą dobrą, co? Niech no zgadnę. No, przynajmniej trochę pieniążków to... Tutaj, prawda? Czy może dopiero się pojawi? Dopiero się pojawi. Łe. Ostatni? Ostatni. I teraz się pojawi tutaj, okej. Przyznam, to mój błąd. To był mój błąd. I... Nie. Będziesz mój. I tak jak zauważyliście, tutaj mamy takie klucze. Tutaj mamy różne zabawy z kluczami. Wiecie co, ja myślę, że te pasaże, które tutaj mamy, są wycięte ze świątyni cienia, która była planowana i nie została dokończona. I tutaj je wpakowali. Może? A może też wpakowali je do innych świątyń? Może była też planowana świątynia wiatru i dlatego w świątyni cienia były te wszystkie wiatraczki i tak dalej. No zauważyliście, że tutaj jest już więcej pokoi niż jeden. Znaczy niż dwa. Tfu. Mam jak na razie 3 pokoje. A to się dotąd nie zdarzało w tej przygodzie. Ga. O, to bolało. Wow, że się nie zderzyły, to jest magia. Ja. No dobrze, że mam wróżkę i będę mógł jej zaraz użyć. Nawet nie zauważyłem, że to na czas. 1, 2, 3. Dziękuję bardzo.
Hia! He? Niczego nie ma? Co ci się stało? O, ściany walne, o nie! O, tutaj coś jest, o, nie spodziewałem się tego. Wow, to takie niespodziewane. Jestem dobrym aktorem. Ostatni raz, ostatnia strzała. Ready, set, go! To ty, starcze! Świetlna bariera zdjęta! Szybko! Śpiesz się! Okej. Nie, znowu te... O, ten ostatni raz może wytrzymałem. O, teleportacja była naprawdę okropna. Bariera została zdjęta! Wejście do paszczy lwa, który wygląda jak jakiś drakonoid z Wiedźmina. Została otwarta. Stoi otworem, a my tam wejdziemy. Tylko teraz znaleźć most. Gdzie jest most? Musi być oczywiście tylko jedno wejście, prawda? Okrążać potem ten cały zamek. Jaki jest sens tego zamku w ogóle? Cholera jasna. Ganondorf wybudował tak dziwny zamek. Szczerze, ja bym tutaj nie chciał mieszkać. Ja bym tutaj w tych pokojach coś fajnego ustawić. Na przykład sobie jeden pokój do nagrania, jeden do grania, jeden pokój telewizyjny, jeden z konsolami jeszcze dodatkowo, coś tam jeszcze z kolekcjami książek, z brońmi, z grami, filmami i tak dalej, i tak dalej. Na zdrowie. Dziękuję! Jesteście tacy mili. Jak teraz nie każdy z was napisze na zdrowie w komentarzach, to się zezłościmy. Wiecie co, ludzie? Trzeba ich tutaj zniszczyć. Ach, niestety nie zawsze tak ładnie działa. Huja! Hindu, ja! Sporo pieniążków nam dali. Ło! Jak dobrze, że nie są przynajmniej lodowe. A ile jeszcze? Zaraz tu podleci mały chwiutek. Chodź tu! Jest ich więcej! Może nie będę marnował strzał, tylko tak się pobawię. Yeah! I tak, mamy tutaj piękny czerwony dywan, piękny zamkowy klimat i schody z czerwonym dywanem. To jest piękne. Wchodzimy na górę do naszego szefa. Ale oczywiście jeszcze będzie tutaj trochę więcej do roboty. Jeszcze nie skończyliśmy. Jeszcze nigdy mnie nie trafiliście i nigdy mnie nie traficie. Twój miecz jest za krótki, by mnie dosięgnąć, przyjacielu. Szkoda, że tam nie można wejść. Wchodzimy dalej. Nie. Kolejne schody. Co teraz będzie? Te pochodnie fajnie wyglądają, muszę powiedzieć. Mają taki inny styl. Korytarz też ma trochę inny styl. Ogień. Znowu wy. Ten mnie już trafił. Trochę bezczelny z jego strony. Że się też nie wstydzę. Powinno mi być wstyd, to wszystko... Tak zajadywać. Jup, jup, jup. Ja chcę tą grę przejść kiedyś z trzema sercami, tylko... Nie. No cóż, nadzieja jest. Nadzieja matką głupich. I tutaj mamy... Boski. Klucz do szefa. Do jego serca. Oto i on. Masz wielki klucz. Teraz możesz wejść do komnaty, gdzie czai się władca. Trochę strzał. Tak, możemy wejść już do tego pokoju, co? Ale jako, że jest jeszcze jeden poziom tutaj, zanim dojdziemy do bossa, to nagram to jeszcze w tym odcinku. Ten kolejny pokój, to kolejne piętro. Tym razem dwóch naraz. Mógłbym co prawda walczyć z jednym naraz, ale... To zbyt dobra zabawa! Chodźcie malutkie. Trochę jeszcze powypalam, ale dobra. Niecha!
fajny, jest dobry ubaw. Jeden załatwiony. I straciłem na jednego cały pasek życia chyba. Znaczy cały rządek. A to było teraz podobne do... Znaczy podobny ruch zrobiliśmy, przyjacielu. Dobra, teraz jesteśmy sami, więc... Nie będę się już wykupiał. Żegnaj, błędny rycerzu. Naprawdę błędny jesteś, bo nie jesteś rycerzem. Zostanie rycerzem było błędem. I nazywanie ciebie nim także. Machahaha. Dobrze ludzie, jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych projektów. Wtedy macie zawsze coś do roboty, a ja w następnym odcinku zabiorę się za bossa. Na razie. Cześć.